źródło życia to jest temat, któremu będziemy się dzisiaj przyglądać. W Ewangelii Jana jest sporo miejsc i tak naprawdę w różnych częściach tej Ewangelii, gdzie jest mowa właśnie o życiu, o istocie życia, o Jezusie jako o źródle życia, więc siłą rzeczy będziemy musieli troszeczkę, że tak powiem, po tej Ewangelii przeskakiwać z miejsca na miejsce. Zachęcam jednak naszych słuchaczy do tego, żeby wcześniej przeczytali sobie te wszystkie teksty z rozdziału pierwszego, z rozdziału dziesiątego, z rozdziału szóstego, do których będziemy się odwoływać i żeby w takiej też chwili jakiegoś namysłu i modlitwy poprosili o to, żeby te teksty dobrze rozumieć i mogli też przysłuchiwać się naszej rozmowie. Panowie, Konradzie, Mateuszu, pierwszy raz, kiedy w Ewangelii według świętego Jana ten motyw dotyczący życia się pojawia, to prolog, który inicjuje wiele tych wątków właśnie rozwijanych w dalszej części Ewangelii. Czwarty wiersz, od którego dzisiaj sobie zaczniemy. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Dlaczego Jan rozpoczyna od takiego zestawienia, takiego porównania światła z życiem, życia ze światłością? Jak sądzicie, dlaczego po taki język, po taką metaforę sięga, żeby opowiedzieć o istocie tego, kim jest Jezus? W ogóle mnie zastanawia, przynajmniej ja, gdybym pisał prolog, napisałbym, że światłość była życiem, albo w nim była światłość, która jest życiem. Więc ta kategoria życia wydaje się być pierwsza, albo ważniejsza, albo bardziej podstawowa. Być może właśnie dlatego, że bardziej idzie tutaj o poświęcenie życia Chrystusa i oddanie życia ludziom, życia wiecznego, ale w ogóle życia w duchu. A światłość jest znanym motywem w wielu kulturach, w wielu religiach, filozofiach, gdzie symbolizuje wiedzę, poznanie, dobro, piękno, albo nawet albo życie, które no, jest też skorelowane z światłem słonecznym chociażby. Zastanawiam się jednak nad tym, czy ten motyw wskazujący na to właśnie, że światło stanowi tutaj jakby ten punkt wyjścia dla życia, nie jest związany właśnie z tym, że dzięki temu światłu cokolwiek tak naprawdę może zaistnieć, no bo jako tako bez tego światła chyba ta egzystencja jest niemożliwa, ale z drugiej strony mamy tutaj też jakieś bardzo konkretne odniesienia do kontekstu środowiskowo-kulturowego, do którego kierowana jest Ewangelia, bo przecież ten pierwszy rozdział jest nasiąknięty też pewną, czy taki nasączony myślą, też myślą filozoficzną. Czy w tej perspektywie lepiej jesteśmy w stanie zrozumieć to przesłanie tego czwartego wiersza? No, to jest prolog, on jest napisany w poetycki sposób, tak? I to, co tutaj w takiej frazie poetyckiej jest zawarte, to potem w dalszej części Ewangelii jest ukazane w czynach, w działaniach Jezusa. I widzimy, że Bóg dociera do ludzi, Bóg dociera ze swoim światłem, które oświeca właśnie wszystkich ludzi. Bóg stara się pociągnąć do siebie każdego człowieka. I każdy, kto odpowiada na to pociągnięcie, otrzymuje życie. Tak? Więc to Jezus jest nazwany, ten logos w tym prologu jest życiem. Tak? W nim jest życie i to życie emanuje tą światłością na każdego człowieka. Chociaż nie każdy człowiek tą światłość przyjmuje, a przez to życie. Myślę, wydaje jeszcze, że jest nawiązanie po pierwsze do Księgi Rodzaju, zresztą tak jak mówiliśmy przy studium prologu pierwszego rozdziału, że zaczyna się podobnie jak Księga Rodzaju, tam też w pierwszym dniu Jahwe stwarza światłość, ale idąc od początku tego prologu, od pierwszego wersetu, wydaje się to też dość wynikowe, że pojawia się życie przed światłem, a nie światło przed życiem. Na początku było Słowo, Słowo było u Boga, Bogiem było Słowo, ono było na początku u Boga, wszystko przez nie powstało. Czyli widzimy, że źródło wszystkiego jest w Logosie. I za chwilę jest dopowiedziane, w nim było życie, czyli również źródło wszystkiego, co żyje. Rozmaici filozofowie zastanawiali się, co jest źródłem, początkiem całego kosmosu, czyli świata. No i na pewno życie jest takim wybitnym przejawem wszechświata, który zadziwia. Zadziwia bardziej niż jakikolwiek inny fenomen na tym świecie. Tak więc odwołanie do życia jest fundamentalne, albo można powiedzieć jest kluczowe dla nas jako dla istot żywych.
Kiedy popatrzymy sobie też na ten werset czwarty, to widać, że z takiej perspektywy, jak ta konkretna fraza została sformułowana, widzimy, że mamy tutaj po raz kolejny właśnie w prologu ten układ taki koncentryczny, tak? W nim było życie, życie było światłem i pojawia się to właśnie zestawienie on, czyli w nim, tak? No i światło. Potem wybrzmi to w Ewangelii Jana, kiedy Jezus w trakcie, między innymi właśnie odwołując się do tego, kim jest i w odwołaniu do tych wszystkich formuł Ewangelii Jana, kiedy mówi ja jestem, mówi między innymi o tym, że ja jestem światłością świata. Pytanie, dlaczego Jezus opisuje się w taki sposób, nazywając siebie światłością? No bo widzimy tutaj, że to jest światłość, która oświeca każdego człowieka. Dlaczego właśnie ten motyw światłości się tutaj pojawia? Zrównania Jezusa ze światłością. Utożsamienia się ze światłością. W tym dziewiątym rozdziale, tak? To jest dziewiąty, jak dobrze pamiętam. Dziewiąty rozdział, gdzie Pan Jezus wypowiada te słowa, że jestem światłością świata i dokonuje tego znaku przywrócenia wzroku niewidomemu. I tutaj w tej warstwie takiej fizycznej on daje wzrok. Daje ten fizyczny wzrok, przejrzenie osobie, która nie widziała od urodzenia. Ale Ewangelia Jana też zawiera właśnie takie metaforyczne użycie słowa wzrok. Że ktoś patrzy, a nie widzi. Ktoś nie ma tego duchowego zrozumienia tego, co widzi i tak naprawdę nie widzi tego, co się dzieje. Pan Jezus właśnie te znaki dokonując przed oczyma różnych ludzi, jedni jakby ich oczy są otwierane na to, kim jest Jezus i wierzą w Niego, a drudzy, patrząc na to samo, te same znaki, oni zamykają się i pogrążają się jeszcze, będąc takimi duchowymi ślepymi. W nawiązaniu do tego wersetu, o którym wspomniałeś, Mateusz, wydaje mi się, że chodziło o 8:12, czyli tuż przed historią uzdrowienia niewidomego od urodzenia. Jezus przemówił do nich tymi słowy: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia. Tak więc życie... 9:5 też to powtarza. 9:5, okay. Więc znowu po raz kolejny mamy ten motyw światła i życia, który się tutaj pojawia. Nie? Mm-hmm. W zestawieniu. Dokładnie tak jak w prologu. Tak jest. I też Jezus czasami mówi o dniu, działajcie póki jest dzień, a potem mówi, czy ewangelista Jan w pewnym momencie dodaje podczas opisu ostatniej wieczerzy, że była noc. I wtedy widzimy, jak rozgrywa się ten największy dramat. Można powiedzieć, Judasz wydaje Chrystusa, Piotr się wypiera Jezusa, Jezus zostaje pojmany, niesprawiedliwie osądzony. Więc mamy przeciwstawieństwo tego, co Chrystus czynił przez całą Ewangelię, jak dawał to życie, jak przywracał to życie, jak podnosił je na wyższy poziom, czy to duchowy, czy psychologiczny, czy fizyczny, czy holistycznie, czyli całościowo. A później mamy jakby działalność ciemności, co ona powoduje. Powoduje właśnie niesprawiedliwość i w końcu śmierć źródła życia. Myślę sobie, że ta sceneria, w której aktualnie się znajdujemy tutaj właśnie w kontekście omawiania tej konkretnej Ewangelii, to jest taką chyba wybitną ilustracją w ogóle właśnie, na czym polega światłość i ciemność. Ponieważ to jest tak, że ciemność nie jest w stanie pokonać światłości, ale światłość jednocześnie jest tym, co pokonuje ciemność. I tak biorąc pod uwagę, że jakby rolą światła jest to, żeby oświecać, prawda? Więc wydaje mi się, że mało kto, patrząc na nas teraz, tutaj, jak tutaj jesteśmy, koncentruje się na tym konkretnym źródle światła, które jest nad nami. Raczej uwaga wszystkich, którzy oglądają, którzy uczestniczą w tym naszym spotkaniu, jest skoncentrowana albo na tobie, albo na mnie, albo na tobie, Mateuszu, albo na tym, co jest na stole. Oczywiście niektórzy mogą też w ogóle nie widzieć tego, mogą widzieć tylko ciemność. I to też jest jakaś perspektywa, to też o czymś może mówić. Tak. Natomiast dla mnie jakby w kontekście takiego namysłu nad istotą światła i ciemności jest to, że dzięki temu,
że to światło jest tutaj, to ja mogę widzieć was. Więc jakby rolą światła i tym, co jest istotne, nie jest to, że ja się patrzę na światło i przez to, że to światło jest, to ja widzę światło. Nie, dzięki temu, że światło jest obecne, że ono się pojawia, to ja jestem w stanie dostrzec wszystko inne. Dostrzec to w sposób, który jest jakby... pozwala mi dostrzec rzeczywistość taką, jaką ona jest. To, że Jezus jest jaką jest naprawdę. Kiedy Jezus utożsamia się, kiedy przyrównuje siebie właśnie do tego, że jest światłością, to nie tylko chodzi właśnie o to, że to Jego widzisz. Raczej mam takie wrażenie, że przez to, że On określa siebie jako światłość, to pokazuje tym sposobem, że On jest w stanie oświetlić człowiekowi jego świat, w którym on żyje, w sposób, który będzie go w stanie dostrzec, nazwać, zrozumieć, zobaczyć to wszystko, co jest takie rzeczywiste. Gdybyśmy tutaj wyłączyli teraz to źródło światła, nikt nie będzie widział niczego. Jeszcze stół jest ekran. Będzie widział ekran. Gdybyśmy włączyli światła wszędzie, wszystkie, które są tutaj, to każdy dostrzeże wszystkie inne rzeczy, które są wokół nas. Więc tak naprawdę właśnie światło ma w sobie ten fenomen, że jest w stanie oświetlić rzeczywistość, oświetlić ten świat. I myślę, że w tym też jest taka ważna rzecz w kontekście tego, o czym właśnie mówi Ewangelia Jana, że Jezus przyszedł otworzyć oczy człowiekowi, tak? Czyli to światłość powoduje, że ja mogę zobaczyć siebie, mogę zobaczyć drugiego człowieka i go zobaczyć głębiej, zobaczyć, co w nim jest, jaki jest, co jest we mnie, jaki ja jestem, jakie są moje potrzeby. Pozwala zobaczyć Ojca, bo Jezus przychodzi, żeby pokazać, kim jest Bóg. Więc tak naprawdę ten motyw światłości, w mojej przynajmniej perspektywie, chyba ma największy fenomen w sobie właśnie w tej istocie tego, że jest oświetlającym wszystko inne, wszystko dookoła. Tak jak kiedyś C.S. Lewis powiedział, tak, że... Myślę, że Jezus jest jak słońce, tak? Nie koniecznie, że patrzę się na słońce, tylko że dzięki niemu widzę wszystko inne. Tak. To jest dokładnie ta myśl, która, jak sądzę, C.S. Lewis też w ogóle czerpie z Pisma Świętego, bo wiadomo, że jest jakimś chrześcijańskim myślicielem i świadectwa biblijne są dla niego ważne. Nie można też się oprzeć pokusie, żeby nie spojrzeć na tą myśl metafory platońskiej jaskini, gdzie jesteśmy jako zwykli ludzie niewolnikami, przypiętymi w łańcuchach w jaskini. Widzimy tylko cienie rzucane przez pewne takie figury oświetlone. I filozofowie są tymi, którzy wychodzą z tej jaskini. Co prawda na początku ich oślepia ta światłość, ale później wracają i innych wyprowadzają z tej ciemności, pokazują, jaka jest prawda. Więc niewątpliwie sama Ewangelia w sobie jest również tą światłością, która pozwala nam dostrzec to wszystko, co mówisz. Dzisiaj nie możemy zobaczyć Jezusa tak namacalnie jak uczniowie, ale mając Ewangelię, mając opowieść o Jezusie i świadectwo Jego uczniów, które przetrwało do naszych czasów, można też zrozumieć, że jest to pewna forma świętej wiedzy, która pozwala zobaczyć, jak jest naprawdę. To jest ta pigułka z Matrixa, która wyciąga cię na prawdziwy świat. Albo te różne właśnie metafory, przenośnie, które pozwalają zobaczyć, jak jest naprawdę. To dzisiaj jest takie modne hasło, prawda, że każdy wie, jak jest naprawdę, ale werset 9 prologu mówi: była prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. To też jest ciekawe, że właśnie ta światłość dotyka każdego człowieka. Niemniej jednak jest ona istotna, abyśmy mogli wyrwać się z tego świata ciemności. No właśnie, no niby tak, ale z drugiej strony no będziemy znajdować właśnie w tej myśli Janowej niejednokrotnie takie odniesienie, że pomimo tego, że Jezus przychodzi tutaj jako światłość, że to jest światłość, która przychodzi po to, żeby oświecić każdego człowieka, więc widzimy, że łaska jest czymś totalnie uniwersalnym i powszechnym, tak? Dociera do każdego człowieka i na wiele różnych sposobów próbuje pokazać temu człowiekowi ten świat takim, jakim on jest, pokazać Boga, pokazać samego człowieka. Myśl Jana brzmi jednak również tak, ale ludzie nie chcą przyjąć tej światłości, ponieważ bardziej umiłowali ciemność. Więc w odwołaniu do tego wątku postawiłbym takie pytanie, troszeczkę odwracając, że tak powiem, ten motyw, o którym mówimy. Dlaczego w
takim układzie ludzie nie chcą widzieć albo nie lubią widzieć, skoro światło jest tym, co oświeca i przez co może dostrzec, dlaczego ludzie bardziej lubią ciemność? To znaczy, że nie lubią widzieć, nie lubią dostrzegać świata takim, jakim jest? Dlaczego? Może im się nie podobać ten świat, jaki jest naprawdę. Mogą wypierać to. Również w Matrixie pojawia się postać człowieka, który chce jednak wrócić do Matrixu. Chce się oszukiwać, bo lubi... Nie wiem, bo jest tam, łatwiej. Bo jest łatwiej, bo lubi ten smak... Już nie pamiętam steka. Tego hamburga. Steka, no właśnie. Więc, więc po prostu woli żyć w tej ułudzie, bo jest łatwiej, wygodniej. Jest po prostu... Człowiek już się w tym nauczył żyć i wraca do tego, co jest łatwiejsze, niekoniecznie, co jest trudniejsze. Niemniej jednak Jezus na przykład wskazuje tutaj ewidentnie na czynnik moralny. Z trzeciego rozdziału, z 19 werset. Na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. Nie wiem, czy to będzie coś kontrowersyjnego, ale ten tekst i w ogóle perspektywa Ewangelisty Jana pokazuje, że są dwie grupy ludzi na świecie. Są dzieci Boże i są dzieci diabelskie, można tak powiedzieć. Albo ten dualizm światła i ciemności w ogóle jest tutaj bardzo taki dostrzegalny. Tak jest. I po prostu światło ujawnia to, co już jest. Ci, którzy mają ten zaczątek, tą iskrę Bożą, podążają za Chrystusem. Ci, którzy tak naprawdę żyją w tej ciemności, odchodzą od tej światłości, odchodzą jeszcze bardziej pogrążając się w ciemności, przykład Judasza. Więc Jezus jakby obnaża nas, jakimi jesteśmy i prowadzi to równanie wszechświata do końca, że już nie zostaje nic do skracania, nic do mnożenia, po prostu to, co jest złe, usuwa, to, co jest dobre, zostaje. I w tym właśnie Ewangelia Jana jest taka wyjątkowa, ponieważ ona nie tylko opisuje taką narrację życia Jezusa. Biograficzną. Tak, ale też jest jakby taka druga warstwa tej narracji. Jest narracja narodu wybranego, tutaj często określanego w Ewangelii Jana jako Żydzi, którzy odrzucają Jezusa i jest pokazany cały ten proces. Ja pamiętam właśnie, jak pierwszy raz czytałem Ewangelię Jana i to mnie zadziwiło, że nigdzie w żadnej innej Ewangelii Jana nie ma tyle o tym namyśle, o tym procesie, jaki przeszli ci słuchacze Jezusa i ci, którzy byli świadkami jego czynów, którzy go ostatecznie odrzucili, pojmali, tak, i nawet zadecydowali o jego śmierci. I to jest też taki no, bardzo mocny obraz tego, jak te osoby umiłowały ciemność. Ewangelia Jana nie tylko pokazuje tą odpowiedź, na przykład w 12 rozdziale pokazuje, że niektórzy nawet spośród członków Rady, oni uwierzyli w Jezusa, tak, ale bali się innych, tak? To jest 12 rozdział, jest 43 werset. Umiłowali bowiem bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą. Okej, czyli w tym układzie możemy zaobserwować jakby, że właśnie ta wola pozostania w tym, czym się jest i tego, co się już ma, jest po prostu większa niż właśnie gotowość na to, żeby zobaczyć ten świat naprawdę takim, jakim on jest w perspektywie, którą kreśli Chrystus poprzez oświetlenie nas, oświetlenie tego świata i tego, na czym tak naprawdę to życie tutaj polega. I w tej dyskusji właśnie po uzdrowieniu człowieka, który był niewidomy, ta dyskusja, którą on prowadzi z Żydami, tak jak oni są określeni, to widać ich, tam jest też w końcu napisane, że oni nie chcieli mu uwierzyć. Mm-hmm. A potem już nawet nazwali go grzesznikiem i w ogóle powiedzieli, że nie będą go słuchać. To jest coś takiego, że... Mówimy teraz tutaj o człowieku, który został uzdrowiony. Tak. I to jest coś takiego, że człowiek idzie trochę już w zaparte. Jak postawił jeden krok, to sytuacja wymaga, żeby postawił drugi, trzeci, czwarty i jest do ekstremum spychany. Mm-hmm. I faktycznie Ewangelia tutaj pokazuje, że te osoby, które odrzucały Jezusa, oni nie po prostu, no jeszcze nie wiem, jeszcze tak się nie zdecydowałem, tylko te kolejne znaki, ta potrzeba za jakiegoś stanowiska
obrania względem tego, co widzą, zmusza ich do radykalnych postaw. Jedni wierzą, idą, tłumy nawet za Jezusem, a inni doknują, co tu zrobić, żeby się go pozbyć. Jest to niewątpliwie powtarzalny motyw w całym Piśmie Świętym, czy w ogóle w Pismach Świętych, począwszy powiedzmy od Abrahama, czy Abrama, który wyrusza w nieznane. Zostawia to, co właśnie było wygodne, to, co było znane, to, gdzie miał już jakąś pozycję zapewne i ekonomiczną, i społeczną, i idzie się tułać po ziemiach, które nie są mu znane, ale właśnie w ten sposób może doświadczyć jednego z najdziwniejszych i najwspanialszych doświadczeń, jakie spotyka go na górze Moria, kiedy spotyka, powiedzmy, baranka czy Boga, już skracając. Więc to jest mniej więcej taki wybór, żeby było wygodnie, ale po prostu przeżyjemy to życie i tyle, albo decydujemy się na wcale nieoczywistą i wcale niewygodną podróż, która jednak ma wybitnie fantastyczne zakończenie. Fantastyczne w znaczeniu rewelacyjne. Można by powiedzieć chyba też, która jest inaczej. Wybieramy życie, które jest prawdziwe w tym znaczeniu, że człowiek nie tkwi w jakichś fantazmatach, w jakichś wyobrażeniach, tylko bierze to życie takim, jakim ono jest, ale żeby je brać takim, jakim ono jest, to on po pierwsze musi je widzieć takim, jakie ono jest. No i to wymaga pewnego rodzaju, że tak powiem, otwarcia oczu, czyli takiego trzeźwego spojrzenia na życie. Więc w tej perspektywie można powiedzieć, że światłość i życie wiążą się ze sobą w sposób ścisły, ale Ewangelia nie mówi tylko o tej prawdziwości doświadczenia życia w znaczeniu właśnie takiego realizmu życia, ale mówi też jeszcze o czymś więcej, o czymś głębiej, tak? Czyli o życiu wiecznym, o tym prawdziwym życiu, które przychodzi. Prolog akcentuje to bardzo mocno, bardzo dobitnie w 12 i 13 wersecie, czyli w tej centralnej myśli całego fragmentu. Tym wszystkim, którzy go przyjęli, czyli to słowo, to światłość, tak? Tym dał przywilej stania się dziećmi Boga, tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy narodzili się nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Więc mamy tutaj z jednej strony motyw nowonarodzenia, czyli tego życia, które przychodzi poprzez wiarę, z drugiej strony motyw stania się dziećmi Boga, czyli taki jakiś wątek, no też szczególny w myśli nowotestamentowej. Gdybym mógł was poprosić o jakieś odniesienie się do tych fragmentów też w kontekście szerszego aspektu Ewangelii Jana i tego też, o czym te konkretne wersety 12 i 13 mówią. Tutaj warto właśnie zauważyć, że to jest taki motyw, który się przewija w całej Ewangelii Jana, że jeżeli przyjmujesz Jezusa, to masz życie. Ale jeżeli jakby rodzisz się ze śmierci do życia. Natomiast jeżeli nie masz Jezusa, to tkwisz w śmierci, tak? W takiej duchowej śmierci. I w taki sposób, używając tego języka, Jan pokazuje, czym tak naprawdę jest przyjęcie Jezusa. Że to jest otrzymanie życia. Już teraz życia. Prawdziwego, jak Jezus jeszcze powiedział, tego życia w obfitości. Natomiast te osoby, które nie mają tego doświadczenia, one są w takiej duchowej śmierci. Może ta światłość jakoś przebija się, te promienie docierają, ale te osoby nie powstrzymują, żeby te promienie właśnie zrodziły w tych osobach te życie. I tutaj te osoby, które przyjmują, są nazwane dziećmi bożymi. To jest też piękny motyw starożytności. Adopcja była sprawą naprawdę bardzo taką nobilitującą. Dzisiaj troszeczkę inaczej do tego podchodzimy, ale w starożytności syn, który został po Juliuszu Cezarze, tak, Oktawian August, to był adoptowany syn Juliusza Cezara i właśnie starożytni uważali, że adopcja ma wyższą rangę niż nawet bycie synem takim cielesnym, ponieważ to jest wybór. To jest cielesny, każdy może być, bo nie ma tam żadnego wyboru, ale a w adopcja to jest ktoś się zdecydował, żeby swoje nazwisko tobie dać, tak? I żebyś stał się jego synem albo córką. I to jest taka nobilitacja, to jest takie wywyższenie. I tutaj jesteśmy nazywani, wszyscy, którzy przyjmują Jezusa, dziećmi Bożymi. Bóg jest naszym Ojcem.
A mam takie jeszcze pytanie właśnie w tym kontekście, pomiędzy tym, o czym mówimy w zakresie motywu światłości, światłości, która przychodzi i oświeca każdego człowieka, a tym momentem, w którym właśnie dochodzi do tego nowonarodzenia i do tego aktu, powiedzmy, adopcyjnego, w którym ten nowonarodzony staje się dzieckiem Boga. Skoro światłość oświeca każdego człowieka, to dlaczego tylko niektórzy rodzą się właśnie z góry, z Boga? Na czym polega ten fenomen? Co jest, że tak powiem, po stronie człowieka w całej tej historii, skoro światło oświeca każdego? I samo nowonarodzenie nie jest przecież, że tak powiem, wyborem, inaczej, nie jest możliwe do zrealizowania przez człowieka. Co jest pomiędzy? Pierwsza fraza tutaj jest, tym zaś, którzy go przyjęli. To jest jedyny warunek. Czyli jak możemy to inaczej jeszcze wyrazić, to przyjęcie? Uwierzyli. Często też Ewangelia Jana w ten sposób nazywa to. Na przykład w 12 rozdziale 35-36 Jezus mówi właśnie, jeszcze na małą chwilę światłość, na małą chwilę światłość jest wśród was. Chodźcie, póki światłość macie, aby was ciemność nie ogarnęła, bo kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie. Wierzcie w światłość, póki światłość macie, abyście się stali synami światła. Więc to by potwierdzało też, że przyjęcie jest wiarą, bo przyjęcie przez wiarę. Natomiast tak naprawdę jest to też swego rodzaju tajemnica, bo nadal nie mamy pytania, dlaczego jedni go przyjęli, a inni go nie przyjęli. Skoro jest dobrem, jest życiem, skoro jest taki super, to dlaczego niektórzy go nie przyjęli? No, wydaje się, że Ewangelia poniekąd też troszeczkę odpowiada, bo to stwierdzenie, że ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki na przykład były takie, one po prostu pokazują, że są jakieś treści, jakieś wątki, jakieś sprawy, które decydują, że nawet jeśli człowiek i każdy człowiek jest oświecany na etapie swojego życia w zakresie tego, żeby zobaczyć tę rzeczywistość taką, jaką ona jest naprawdę i ta łaska, która dotyka każdego człowieka, dotyka również jego, to są jakieś względy, które wpływają na to, że podejmuje jakąś decyzję. Tak? Więc ja się zastanawiam po prostu nad tym, czy równie dobrze ten akt wiary, czy decyzję wiary nie możemy określić mianem wyboru człowieka, który on podejmuje wobec określonego, że tak powiem, doświadczenia, w którym się znajduje, w którym jest pomiędzy czymś a czymś. Tak? Bo można powiedzieć, że łaska umożliwia, czy to światło, ono, skoro oświeca każdego człowieka, to ono umożliwia ten wybór każdemu, pokazuje, co jest, że tak powiem, co leży na talerzu, co jest przed nami. Ale są czynniki, które determinują, że wolimy wybrać jedną stronę albo drugą. I tak naprawdę wybór człowieka umożliwiony poniekąd przez tę łaskę skutkuje tym, że albo się rodzisz do życia, albo pozostajesz tam, gdzie pozostajesz. Czy sądzicie, że ten sposób spojrzenia na ten motyw dotyczący tego, jak tak naprawdę, w jaki sposób do tego nowonarodzenia może dojść, nie jest jakimś sensownym? Jak ogólny schemat tak, ale nawet Ewangelia Jana trochę go niuansuje. Tak? Bo mamy rozmywa? Nie, że rozmywa, tylko że na przykład w drugim rozdziale mamy osoby, które popatrzyły, uwierzyły, a Pan Jezus im nie ufał. Tak? I tak gra słów odnośnie słowa. W szóstym rozdziale mamy osoby, które idą za Jezusem, a Pan Jezus mówi, no tak, zobaczyliście, uwierzyliście, bo się najedliście. A nie szukajcie tego, o ten pokarm, nie zabiegajcie o ten pokarm, który przemija, tak? Tylko ten pokarm żywota wiecznego. Czyli nawet były takie osoby, które dostrzegały ponadnaturalne działania, zobaczyły, że mogą mieć jakieś korzyści z obcowania z Jezusem, ale nie dostrzegały tej istoty tego, kim on jest, i Pan Jezus też takie osoby jakby kierował, popatrzcie więcej, popatrzcie głębiej, popatrzcie dalej, poza to tylko, co widzicie, zobaczcie, co to oznacza, kim ja jestem, przyjmijcie mnie w pełni, żeby właśnie te życie, które ja chcę wam dać, przyjąć w pełni. Czyli są jeszcze jakieś stopnie, być może stopnie przyjęcia i stopnie też właśnie odrzucenia Jezusa. To nie jest takie czarno-białe zupełnie. Tak, to znaczy, na pewno są stopnie wiary, tak? Bo tak. My też przecież widzimy w Ewangelii Jana, jak ten aspekt wiary, on co dłużej się pojawia i jak na przykład uczniowie wierzą, a za chwilę znowu wierzą i potem znowu wierzą. Więc widać, że to domaga się nieustannego progresu i nieustannego bycia w jakimś... Albo pogłębiania W jakimś procesie i można powiedzieć każdorazowych decyzji, które przemawiają na rzecz jednej albo drugiej strony. I są jakieś czynniki, które wpływają na to, że wybieramy
coś w swoim życiu. I teraz chyba właśnie nauczanie Jezusa, czyli myśl, która jest przedstawiana w Ewangelii poprzez, nie tylko poprzez znaki, bo znaki są po to, żeby pobudzić wiarę, tak? Ale też odsłonić coś więcej, ale poprzez nauczanie Jezusa są w stanie nam po prostu określić, jakie wartości, jakie dobra, jakie prawdy są tymi, których wybór skutkuje konsekwentnie pozostaniem w jakiejś drodze światła i w postrzeganiu tego świata takim, jakim ono jest i skutkują również życiem. Bo wiadomo, że można bardzo różnie się w tym znaleźć. W 10 rozdziale, gdybyśmy sobie sięgnęli do 10 rozdziału i tam na przykład w wersecie 10 właśnie przeczytamy o tym, że no względem owiec, bo to jest akurat motyw dotyczący Jezusa jako dobrego pasterza, względem owiec, czyli względem powiedzmy człowieka, już mówiąc bardzo obrazowo, na niego wpływają, że tak powiem, albo mogą mieć wpływ różnorakie siły. Z jednej strony będziemy czytać w tym wierszu, że złodziej przychodzi po to, aby kraść, zażynać i niszczyć owce, dodamy tutaj, ja przyszedłem, aby owce miały życie i to życie w całej pełni. No więc widać, że coś wpływa cały czas, nieustannie i przychodzi ktoś, kto próbuje coś z tymi owcami robić, niekoniecznie dla tych owiec dobrego, tak? Z drugiej strony właśnie mamy Jezusa, który przychodzi po to, żeby dać życie i to, żeby to życie było w pełni. Spoglądając właśnie na Ewangelię i na nauczanie Jezusa, co Jezus radzi, co sugeruje w kontekście właśnie codziennych takich wyborów życiowych, decyzji, które finalnie no właśnie mają w sobie ten benefit w postaci życia w świetle i posiadania życia wiecznego. Odnosząc się do tego fragmentu, który przytoczyłeś, 10 rozdział Jana, Jezus mówi, ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają. Jeszcze gdzieś był tekst, że znają mój głos i idą za nim. To dalej. Więc właśnie 16. Mam inne owce, które nie są w tej owczarni, również te muszę przyprowadzić i głosu mojego słuchać będą, będzie jedna owczarnia, jeden pasterz. Niemniej jednak ta znajomość głosu, ja się zastanawiam, czy my nie czytamy przypadkiem tych wszystkich tekstów przez pryzmat myśli humanistycznej, która powstała w XVI wieku, że to człowiek jest centrum jego własnego świata, że to ode mnie zależy mój wybór i moje wszystkie. Bardziej przemawia do mnie to, że światłość, która przychodzi, rozświetla i pokazuje, co jest. Mhm. Tak więc owce Jezusa już mają to coś w sobie, a inne owce nie mają tego. W sensie światło nie zmienia... Nie jestem chyba w stanie uchwycić do końca twojej myśli. Światło po prostu ukazuje to, co już jest i tylko się rozwija potencjał w jedną albo w drugą stronę. Tych, którzy umiłowali ciemność, rozwija potencjał w jeszcze większą ciemność. Tych, którzy miłują światło, jeszcze większą światłość. Dlatego powiedziałem, że jest to pewnego rodzaju tajemnicą, dlaczego jedni idą w tę stronę, a drudzy w tę stronę. Bo nawet jeśli byśmy bronili, że mają wybór, to nadal pytamy, czy ten wybór jest uczciwy, czy każdy ma taką samą możliwość wyboru poprzez takie samo poznanie tego, czym jest życie w pełni. Przecież chyba każdy człowiek chciałby dobrze dla siebie, jak mówi Arystoteles. Każdy by chciał mieć życie w pełni. Więc jeżeli nie przyjmuje życia w pełni, to dlaczego? Dlatego, że nie widzi w tym życia w pełni. Dlaczego? Bo jest w ciemności. To jest, raczej Ewangelia pokazuje pewien fakt, że Jezus przychodzi i okazuje się, kto idzie za Nim, kto za Nim nie idzie. Nie sądzę, że jest tu prowadzona taka analiza przyczynowo-skutkowa, co dokładnie w człowieku się dzieje, że on za tym idzie. Jezus też mówi, wiatr wieje dokąd chce i głos jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi, dokąd wieje. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Czyli no, nie da się tu określić matematycznie tego procesu nawrócenia. Jest to rzecz nieuchwytna. To znaczy z jednej strony na pewno nie chodzi o to, żeby w sposób zero-jedynkowy się do tego odnieść, że to jest A plus B równa się C, tak? Tylko raczej o jakiś bardzo konkretny obraz, który,
który możemy dostrzegać w Ewangelii, nawet jeśli on nie jest ostry, to jednak jest jakoś ukształtowany, uformowany, bo to, że coś nie ma ostrych kątów i nie jest takie bardzo wyraźne, to nie oznacza jednocześnie, że nie możemy czegoś zobaczyć w jakimś kształcie. I ja kiedy patrzę właśnie na ten konkretny fragment, centralny fragment prologu, który właśnie pokazuje tę istotę nowonarodzenia i tego, jak się stajemy dziećmi Boga i że to jest kwestia dotycząca właśnie wiary, to mam jednak to poczucie, że dalsza część Ewangelii, zwłaszcza właśnie poprzez to, jak Jan buduje tę Ewangelię w niektórych warstwach odpowiadających właśnie poszczególnym segmentom tego prologu, pokazuje, że po pierwsze świadczenie, czyli to oświecanie, to dawanie tego światła, ale z drugiej strony właśnie doświadczanie jakiegoś działania Bożego w swoim życiu i decyzja przyjęcia tego nauczania Jezusa, która jest jakimś elementem takim równoległym do tego wiersza centralnego, wzbudza właśnie ten potencjał życia. Tylko bym powiedział tak, że Bóg to nowonarodzenie i to życie, i to zbawienie umożliwia, ale On go za nas nie wybiera. Więc skoro Bóg jest miłością i Bóg to tak umiłował świat, żeby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, miał życie wieczne i patrząc na te teksty, które właśnie mówią o tym, że światłość oświeca każdego człowieka, mam jednak takie poczucie, że to jest dobro, w którym każdy w jakiś sposób uczestniczy i to, że my czasami nie jesteśmy w stanie zweryfikować, bo nie znamy ludzkich serc, nie znamy, nawet sami siebie w niektórych momentach, prawda, nie znamy, nie? To mimo wszystko to wpływa w jakimś sensie na to, że ten obraz dotyczący warunków, na jakim dochodzi do wzbudzenia życia w człowieku, jest w Ewangelii Jana kształtowany. Na pewno Ewangelia Jana opowiada o duchowych doświadczeniach, które ciężko jest tak naprawdę wyartykułować. I być może też przez pryzmat pewnych jakichś paradoksów albo dwóch myśli, które mogą pozornie ze sobą konkurować, pokazuje po prostu z różnych perspektyw. I na przykład w szóstym rozdziale jest pokazane, werset 35. Odpowiedział im Jezus: ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie. A kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Tutaj wydaje się, że inicjatywa jest po stronie człowieka. Kto do mnie przychodzi, kto we mnie wierzy, tak? Ale już zaraz dwa wersety później, nawet wcześniej, tak? Werset 36. Lecz powiedziałem wam, nie wierzycie, chociaż widzieliście mnie. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a ten, którego do mnie, kto do mnie przychodzi, nie wyrzucę prec. I tutaj w wersecie 37 już te przyjście do Jezusa jest jakąś ingerencją Bożą. No tak? 44 werset tak, to jasno tam, określa. Tak. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec. Tak. Tak? Więc to pokazuje, że ten wpływ tutaj jest ewidentny. Tak. Czyli ja bym powiedział, że Ewangelia Jana pokazuje pewne efekty i tak jak powiedziałeś, Konradzie, nie wiemy do końca, co się dzieje i nie potrafimy rozstrzygnąć, dlaczego u jednej osoby tak, a u drugiej inaczej. Ewangelia raczej stara się pokazać efekty, w jakiś sposób wyartykować efekty. Z jednej strony pokazuje, że Pan Bóg działa, a z drugiej strony, że jedni to przyjmują, drudzy nie. Jedni wierzą, drudzy nie. Jedni przychodzą do Jezusa, a drudzy nie. Ale Bożą ideą jest, że Pan Bóg miłuje cały świat, tak? 3,16, Ewangelia 3,16, i dał swego tego wyjątkowego Syna, aby każdy, kto właśnie ten efekt wiary będzie miał w swoim doświadczeniu, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Wiecie co, bo czas naszego studium gdzieś tam biegnie ku końcowi, natomiast myślę, że warto by było jeszcze spojrzeć na jeden fragment, jeden tekst ostatni, tak może nim poniekąd trochę domykać też tę naszą rozmowę na ten temat, na temat życia i źródła życia i tej światłości. Szósty rozdział, w szóstym rozdziale od wiersza 68 na podsumowanie szerszego dyskursu właśnie na temat Jezusa jako chleba, czytamy: ty masz słowa życia wiecznego, my zaś uwierzyliśmy i jesteśmy pewni, że ty jesteś Chrystusem, świętym Boga. Tutaj w tym konkretnym fragmencie też jakby mamy to takie świadectwo właśnie, które nam daje Jan jako ten wiarygodny świadek, że
że słowo Jezusa jest tą światłością i myślę też właśnie w kontekście tych wyborów dnia codziennego i też tego niegubienia się w tym świecie i tego, żeby można, że tak powiem, iść do przodu i się gdzieś po prostu nie zatracić, to jest mimo wszystko kwestia podążania właśnie za tym, co Ewangelia mówi, czego Jezus uczy, czego przekazuje, że jeśli w tej światłości gdzieś będziemy iść, a Jego Słowo jest światłością, to człowiek będzie widział to wszystko, co jest oświetlone przez to światło i będzie widział tę rzeczywistość w sposób całkowity. Więc można powiedzieć, że to światło życia, począwszy od takiej genezę otwarcia oczu i dostrzeżenia świata takim, jakim jest, doprowadzania do życia, ale potem też podążania za tym słowem życia konsekwentnie do końca jest w stanie doprowadzić człowieka do jakiegoś pozytywnego finału całego tego doświadczenia. I to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za rozmowę i podziękuję też Bogu. Ojcze, dzięki Ci za wspólny czas, który mogliśmy tutaj wspólnie z Konradem, z Mateuszem spędzić nad fragmentami tej Ewangelii. Bardzo Cię proszę o to, żebyśmy my sami widzieli ten świat dokładnie takim, jakim on jest, widzieli siebie, patrzyli trzeźwo, ale proszę Cię też o wszystkich, Panie, którzy czytają, którzy słuchają, którzy myślą, żeby mogli również korzystać właśnie z tego błogosławieństwa prawdy i dostrzegania rzeczywistości w sposób, który nie jest odrealniony. Przez Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.